No to jak, pograliście sobie w tego Cyberpunka, czy nie za bardzo Wam się udało? Dajcie znać w komentarzach, bo dzisiaj w Wideoniusie 280 będziemy m.in. o tym rozmawiać, ale będzie także co nieco o The Game Awards, niedorzecznie drogich słuchawkach Apple oraz co nieco o kontrolowaniu pogody. Ale zacznijmy od The Game Awards 2020 i tytułu najlepszej gry, który został przyznany The Last of Us Part 2. Jest to pewnie dla części osób zaskoczenie, bowiem uznawali oni tę grę za niedopracowaną pod względem fabularnym, za swego rodzaju niespójną. Natomiast trzeba przyznać, że jeśli chodzi o osiągnięcia graficzne, no i też o wprowadzanie nowych elementów fabuły w grach, także tak zwanych kontrowersji, to jednak jest to gra w swego rodzaju przełomowa, no i ładne zwieńczenie tej mijającej już generacji. Na pewno ładniejsze niż Cyberpunk 2077, ale o tym zaraz. The Last of Us dostało także nagrody w kategoriach najlepsza reżyseria, najlepsza narracja, najlepszy projekt dźwięku, innowacyjność w dostępności. Tutaj chodzi przede wszystkim o funkcje, które zezwalały na to, by grały w grę osoby o ograniczeniach wzroku czy na przykład słuchu, oraz najlepsza gra przygodowa. Najlepszą grą akcji zostało z kolei Hades, a najlepszym stale rozwijanym tytułem No Man's Sky. Wyróżnienie za multiplayer to kolejna kontrowersja, bowiem to otrzymało Among Us, czyli gra, która premierę miała 2 lata temu, ale wystrzeliła tak naprawdę w tym roku. I w dodatku pokazano nową mapę, która prezentuje się całkiem ciekawie. Będą tam m.in. drabiny, więc pojawi się pewnego rodzaju rozrywka poziomowa w tej grze. Może będzie to w końcu trochę bardziej zaawansowane. Warto też wspomnieć o tym, że powróci seria Perfect Dark, tworzona przez nowe studio Microsoftu, czyli The Initiative. Wiemy też o powrotach Dragon Age oraz Mass Effect, choć tutaj nie dano zbyt wielu detali. Nikt się nie spodziewał i chyba nikt nie potrzebował słuchawek od Apple za 2799 zł, bo tyle kosztują najnowsze AirPodsy Pro. To bezprzewodowa konstrukcja nauszna z aktywną redukcją szumów i łącznie 9 mikrofonami, z czego wszystkie wyciszają otoczenie, a 2 z nich dodatkowo obsługują rozmowy. Konstrukcja pożycza elementy stylistyczne z serii iPad Air, np. kolorystykę, oraz z Apple Watcha, czyli koronkę, która odpowiada teraz za regulację głośności i nawigację dotykową. Każdy z nauszników da się zdjąć i wymienić na taki w innym kolorze, chociaż będzie to kosztować $70. Producent nie podaje parametrów, za to mówi o adaptacyjnym equalizerze dopasowującym się do typu muzyki, o 2 procesorach Apple H1 po jednym na każde ucho, o Bluetooth 5.0 i o czasie pracy z aktywną redukcją szumów do 20 godzin. Jeden z twórców i projektantów AirPodsów Max Dinesh Dave przyznaje w twicie, że nie wolno mu było zdradzać szczegółów projektu przez 4 lata. Być może po to, by ludzie nie spekulowali na temat tej ceny, bo podejrzewam, że wszyscy wymyśliliby jednak niższą. To już oficjalne. Stany Zjednoczone uznały, że Facebook jest dla nich za duży i że powinien sprzedać swoje produkty po to, by uczynić konkurencję na rynku mediów społecznościowych bardziej uczciwą. Federalna Komisja Handlu, czyli FTC, wraz z 47 stanami pozwały Facebooka w postępowaniu antymonopolowym. Według prawników firma wykorzystywała dane oraz zdławiła lub utrudniała konkurencję, którą widziała jako potencjalne zagrożenie. Przejęcie WhatsAppa oraz Instagrama określono jako naruszające ponad 100-letnie prawo antymonopolowe. Prawnicy stwierdzają, że jeśli będzie to potrzebne, firma powinna pozbyć się Instagrama i WhatsAppa, by zapewnić uczciwą konkurencję na rynku. Ale żeby nie było, że firma siedzi cichutko, to wystosowała ona także komunikat medialny, który jest dość agresywny w swoim tonie, co myślę, że może nam zapowiadać wieloletnią sądową batalię. Facebook we własnym oświadczeniu nazywa pozew rewizjonizmem historycznym, który nie szanuje wcześniejszych decyzji. W 2012 roku FTC zgodziło się na przejęcie Instagrama, a w 2014 roku Komisja Europejska nie widziała nic przeciwko kupieniu WhatsAppa. W komunikacie pada stwierdzenie, nie tak powinno działać prawo antymonopolowe. Jednak FTC jest nieugięte i będzie blokować także przyszłe transakcje Facebooka, by ten niepotrzebnie się nie rozrastał. Cyberpunk 2077. Chyba największy sukces polskiej branży gier kiedykolwiek i też największy sukces marketingu, ale też i gra, która nie jest pozbawiona błędów i kontrowersji. CD Projekt Red potwierdził, że liczba zamówień przedpremierowych wyniosła 8 milionów. Gra pobiła rekord jednocześnie aktywnych graczy na Steamie w tytule dla pojedynczego gracza. W szczytowym momencie tytuł był uruchomiony na 1 3 264 aktywnych kontach. To także popularna gra na Twitchu. W szczytowym momencie oglądało ją tam 1 140 960 osób. Natomiast jeśli będziecie czytać teksty o CD Projekt Red, to na pewno zobaczycie nagłówki w stylu dramat, gwałtowny spadek akcji, minus 10%, minus 30%.
Tak, tak działa giełda, że kiedy nadchodzi premiera i kiedy wartość akcji jest najwyższa, bo ten hype także sięga szczytu, to po prostu wszyscy sprzedają akcje, a w rezultacie ich cena także spada. Tak więc nie ma co się tym dziwić. Myślę, że CD Projekt Red tutaj dobrze sobie poradził, przynajmniej pod względem wizerunkowym, choć na pewno będzie miał dużo problemów, kiedy pojawią się recenzje graczy. A to dlatego, że chociażby ci cierpiący na epilepsję nie powinni w ogóle uruchamiać gry, gdyż ta posiada tak zwane wyzwalacze. Dopóki CD Projekt Red nie znajdzie rozwiązania, w grze pojawi się stosowne ostrzeżenie. Gra cierpi też na sporą liczbę błędów, które niektórym potrafią uniemożliwić rozgrywkę, a na konsolach Xbox One, Xbox One S i PlayStation 4 oferuje grafikę, szczerze powiedziawszy, niskiej jakości i problemy z doczytywaniem się elementów, których nie miały nawet gry występujące tam 5 czy 6 lat temu. I z jednej strony rozumiem wszystkich tych, którzy mówią, że przecież to jest nowoczesna gra z ogromnym światem, więc w sumie to, że miałaby działać na 7-letnim sprzęcie, jest dość pobożnym życzeniem. Z drugiej strony jednak CD Projekt zdecydował się ją wypuścić na obecną generację i tworzył ją jeszcze, podejrzewam, z myślą na obecną generację, albo przynajmniej na ten okres przejściowy. Więc chcąc, nie chcąc, jednak ta gra powinna być grywalna na tych platformach. Miejmy nadzieję, że jakieś patche faktycznie będą w stanie to naprawić, ale podejrzewam, że kolejne crunche w CD Projekt Red się faktycznie szykują. Okej, porozmawiajmy o czymś zupełnie nowym, czyli o telewizorach MicroLED, które w końcu dotrą do konsumentów. Samsung jako pierwszy dostarczy taki telewizor. Diody MicroLED mają wielkość mikrometra i są nieorganiczne, co powinno przełożyć się na ich dłuższy cykl życia w porównaniu do OLED-u. Producent oszacowuje, że będzie to nawet 100 tysięcy godzin lub prawie dekada korzystania. Pierwsze urządzenia z matrycą MicroLED pojawi się w rozmiarze 110 cali i rozdzielczości 4K. Nikogo przy takim rozmiarze nie powinna dziwić funkcja MultiView, która pozwala oglądać 4 transmisje na jednym ekranie jednocześnie. Pod względem specyfikacji telewizor prezentuje się, można powiedzieć, typowo. Obsługa HDMI 2.1 i odświeżanie 120 Hz to miłe dodatki. Pomimo niemal całkowitego braku ramek, producentowi udało się też zmieścić głośniki 5.1, ale to wszystko przebija cena, która jest zawrotna. Prawie 600 tysięcy złotych trzeba zapłacić za nowe urządzenie. Na razie pojawią się one w Korei Południowej w ledwie kilku sklepach i w mocno ograniczonej ilości. I w sumie jestem ciekawy, czy się sprzedadzą. Pewnie tak. Być może słyszeliście o wojnach hybrydowych, które będą toczyć się nie tylko o terytoria, ale także i o zasoby. I Chiny mogą mieć bardzo ciekawe rozwiązanie, które wykorzystuje technologię tak naprawdę w niewielkim stopniu, ale będzie w przyszłości za jej pomocą całkowicie zmieniało pogodę na świecie. Chiny mogą zmieniać pogodę poprzez dodawanie do chmur niewielkich ilości jodku srebra. Ten przy kontakcie z przechłodzoną wodą zadziała jako jądro kondensacji lub krystalizacji, wokół którego efektywniej zbiera się woda. Strzykiwanie go w chmury odbywa się za pomocą samolotów lub pocisków i rakiet artyleryjskich. Według chińskiego rządu program ma wspomóc rolników dotkniętych klęskami suszy i pożarów. Ale skala przedsięwzięcia zwiększyła się i do 2025 roku obszary kontrolowania pogody zajmą blisko 5,5 miliona kilometrów kwadratowych. To jest ponad 17 razy więcej niż zajmuje Polska. Dodatkowo kraj środka uruchomi system eliminowania gradu, który przetestuje na powierzchni blisko 580 tysięcy km kwadratowych, czyli 1,5 razy większym od Polski terytorium. Program ten największe obawy wzbudza w Indiach, które to polegają na łasce i niełasce monsumów, które dostarczają bardzo dużo wody, ale jednak w krótkim okresie. No i okazuje się, że takie podkradanie wody za pośrednictwem zmutowanych chmur, które są w Chinach, może faktycznie przyczynić się do klęski urodzaju w Indiach, no i oczywiście do większego urodzaju w Chinach. O czym jeszcze się nie dyskutuje, ale podejrzewam, że będzie to kolejny aspekt, który będzie poruszany podczas jakichś zgromadzeń, chociażby ONZ-u. A teraz czas na krótkie informacje i usługę Microsoft xCloud, która na początku przyszłego roku zadebiutuje na komputerach z Windowsem 10 oraz urządzeniach z systemami mobilnymi Apple. I z tym drugim było najwięcej problemów, bowiem Apple ma własną politykę prywatności i zarządzania tymi wszystkimi aplikacjami. Konkretnie chce sprawdzić każdą grę, każdą zawartość, a to na pewno spowolniłoby działania Microsoftu, który jednak chce, aby te gry były dostępne szybko, no i tak, żeby rotacja była stosunkowo duża. W tym tygodniu w Polsce zadebiutowała także inna usługa grania w chmurze, czyli Google Stadia, która pozwala na uruchamianie wielu tytułów, w tym m.in. Cyberpunka 2077, które możemy wykupić, a część z nich możemy dostać w płatnym abonamencie, który pozwala także na odtwarzanie gier w wyższej rozdzielczości. Boston Dynamics, czyli ta firma znana ze śmiesznych robotów Spot, zostaje przejęta przez Hyundai'a i jednym z postanowień Boston Dynamics byłoby nigdy nie mieszać się w konflikty zbrojne ze swoimi konstrukcjami. Natomiast Hyundai jest jedną z większych firm, która produkuje broń, tak więc czy tutaj nie dojdzie do konfliktu interesów?
Jak donosi serwis wysokienapięcie.pl, 10 grudnia o godzinie 13.13 pobiliśmy nasze dotychczasowe narodowe zapotrzebowanie na prąd elektryczny, które w tym krótkim momencie wyniosło 26 839 MW. Ni stąd, ni zowąd Chińczycy ogłosili przewagę kwantową dzięki komputerowi Yuzhang, który jest w stanie wykonywać 100 trylionów operacji na sekundę. A w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w San Francisco, jeżdżą już autonomiczne pojazdy, otrzymały one zezwolenie poziomu 4, co pozwala im poruszać się po mieście, oczywiście w kontrolowanych prędkościach i w kontrolowanych warunkach, jeszcze nie po całym mieście, ale jesteśmy już coraz bliżej autonomicznych taksówek. To wszystko w 280 odcinku Wideoniusa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne materiały. Cześć! W którym między innymi o cyberpangu... Pangu. Znowu. Jak jakaś rybka pangu.